przejścia dla pieszych przy ulicy Rynkowej w Budzyniu od lat budziły niepokój wśród mieszkańców miasta. Po zmroku na słabo oświetlonych pasach dochodziło do potrąceń i kolizji. Obawy potęgował fakt, że przez felerne przejścia każdego dnia przechodzili wierni, idący lub wracający z nabożeństw w pobliskim kościele parafialnym. Były kolizje, kilka lat do tyłu było nawet tutaj takie poważne potrącenie, co prawda nieśmiertelne, no ale skończyło się wizytą w szpitalu. Każdy kierowca do światła powinien się dostosować, nie? Dużo samochodów tu przyjeżdża, nie można przejść, nieraz nie stawają. Mieszkańcy miasta o sygnalizację świetlną w tym miejscu walczyli od lat. Teraz w końcu się udało. Nowe światła wyposażone są między innymi w system detekcji pieszych i system kontroli prędkości pojazdów. Całość oświetlona jest energooszczędnymi lampami LED. Powstały dwa przejścia dla pieszych z ograniczeniem prędkości. Są to pierwsze tego typu przejścia wykonane przez powiat chodziecki. Mamy nadzieję, że przejścia te znacząco przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa. Całkowity koszt inwestycji to ponad 230 tysięcy złotych. Powiat otrzymał dofinansowanie na ten cel z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie ponad 160 tysięcy złotych.